Jeżeli myślicie, że dalekie podróże poza ciałem, nawet takie od początku do końca prowadzone przez wyższą inteligencję, to szybki, prosty i natychmiastowy proces, to jesteście w wielkim błędzie. By móc doświadczyć miejsca docelowego, o którym dziś Państwu opowiem, to przez całą noc musiałem doświadczać rozmaitych snów, których zadaniem było zbudowanie takiej właściwości mojej świadomości, która pozwoliłaby mi tam wejść, osiągnąć ten stan. Było to męczące, bo musiałem doświadczyć wgranego snu, który musiał odbyć się od początku do końca bez możliwości jego przerwania, ale te męki zostały potem wynagrodzone. Pamiętacie Państwo, że aby doświadczyć świata duchowych danego poziomu, który ma dane właściwości, jest zapisany na danej częstotliwości, musicie nabyć dokładnie takich samych właściwości. To nie jest tak jak u nas, że wsiadacie w samolot i gdzieś lecicie, bo tam nie ma przestrzeni do latania. Ale za to są właściwości do osiągania. Wtedy jest możliwość danej przestrzeni wyświetlania i doświadczania. Znalazłem się w miejscu jakby plantacji ogromnej liczby świadomości, które nabierały swojej indywidualności. To znaczy, niczym nie różniące się cząstki tego samego pola obecności nabierają indywidualnych cech i umiejętności, a ja przez długi okres czasu mogłem obserwować, jak to się odbywa. Mamy przestrzeń trójwymiarową, ale ciągle zmienną, w zależności od potrzeb budowy obiektów i doświadczeń. Jest ogromna liczba małych świadomości, jak ziarenek piasku i jedna ogromna, przeogromna istota, która może dowolnie zmieniać swoją postać, a także dowolnie kreować rzeczywistość tego miejsca. Proporcje są takie, że jeżeli ta mała świadomość to wielkość człowieka, to ta duża jest 20-30 razy większa, większa znacznie od budynku. Te małe cząstki świadomości dla niej to jak dla nas kwiatki lub kamyczki. Małe świadomości jak dzieci. Utrzymują ze sobą bliskie relacje, tworzą grupy, przyjaźnie, bawią się razem. Ta ogromna jest dla nich jak wymagający, ale bardzo sprawiedliwy nauczyciel. Gdy on przychodzi, to szuka tej małej cząstki, by z nią popracować. Te małe często uciekają i się chowają. Są malutkie, nieraz jak ziarenka piasku, które myślą, że ukryją się pod kwiatkiem, ale ich opiekun ma zdolność ich namierzania. Za pomocą rozmaitych zadań, walk, zmuszania małych cząstek świadomości do kreatywności i radzenia sobie z przeciwnościami losu, buduje się ich tożsamość, siłę, determinację, pomysłowość. One zaczynają różnić się od siebie, jedne rozwijają się szybciej, drugie wolniej. Jedne uciekają i boją się zadań czy wyzwań, a inne wręcz przeciwnie, stają z tą ogromną świadomością, jak równy z równym, mówią: wykreuj mi to i tamto i będziemy robić to czy tamto. Ale zdarzają się bardzo rzadkie sytuacje, że dana osobowość zbudowana na świadomości nie daje nadziei na rozwój z jakichś powodów, nie uzyska zakładanych właściwości, to jest niszczona w danej formie przez dużą istotę, ale jej elementy są poddawane recyklingowi, czyli zostają użyte do zbudowania innej osobowości. Oczywiście widziałem na własne oczy, jak ta duża istota odnalazła malutką, zniszczyła ją i mi powiedziała, że te elementy zostaną wykorzystane, co nie zmienia faktu, że tamta osobowość została uśmiercona. Ale proszę nie mylić pojęć osobowość i świadomość. Świadomość to pole uwagi, obecności, a osobowość to są różne właściwości, które odróżniają jedną od innych. Niestety, skoro pokazano mi rozczłonkowanie osobowości w celu jej recyklingu i ponownego wykorzystania, to nie ominęła mnie bardzo przykra sytuacja związana z anihilacją jednej osobowości. Ale to nie był szybki pod wpływem impulsu czy złości rozpoczęty proces, ani nawet nie była to samodzielna decyzja wielkiej istoty. To była osobowość, która postanowiła osiągać swoje sukcesy, oszukując inne, kosztem innych cząstek. Sprawa została odkryta i zbadana przez tego opiekuna grupy. Oczywiście ta osobowość dostała szansę, by się naprawić, ale nie potrafiła się zmienić. Wielka osobowość powołała jakby sąd złożony z takich bardzo rozwiniętych małych cząstek osobowości i to one zdecydowały, że nie ma możliwości, by ta osobowość w całości ani w części po recyklingu mogła się naprawić. Duża istota doprowadziła do anihilacji tej małej. Jeżeli recykling polegał na tym, że widziałem części osobowości, które mogły na nowo zostać złożone i wykorzystane dla innej czystej świadomości, tak tutaj wyglądało to jak pęknięcie bańki mydlanej w powietrzu. Było coś, sekunda i nie ma nic. Znów muszę powtórzyć, że nie możemy mylić budowanych na czystych polach cząstek świadomości, ich tożsamości z samym polem obecności, a ta obecność jest po prostu cofana do źródła. Tutaj musimy zauważyć, że recykling to rzadkość, a anihilacja to niesamowicie skrajny przypadek, na dodatek wykonany po próbach naprawy takiej tożsamości i jeszcze za zgodą społeczności najbardziej rozwiniętej w grupie osobowości. Dziś, proszę Państwa, miałem okazję uczestniczyć w procesie budowania od podstaw tożsamości na początku niczym nie wyróżniających się cząstek świadomości.
Wiemy znów coś więcej, jak wyglądają pewne procesy ich budowania, jak trzeba recyklingu, a w skrajnych przypadkach anihilacji. Pozytywne jest to, że wszystko tam jest realizowane mądrze i jest przemyślane, a daleko idące w skutkach decyzje odbywają się w szerokim gronie, a zanim zostaną dokonane, to do końca jest szansa na naprawę swoich właściwości. Ale czysta cząstka świadomości nie zawsze ma możliwość naprawić złą konstrukcję ciała, przez które jest taka, a nie inna. Dotarcie do tego miejsca to był długi i męczący proces, nieraz wręcz koszmarny, prowadzony z góry, bo inaczej się nie da w mojej ocenie. Było warto. Pozdrawiam.